Dobra. Dobra, na YouTube'a już się dalej nagrywa. Czy się wita? Witam wszystkich. Dobra. Oczywiście przypominam, w każdą sobotę live. Tutaj już się mogę rozbić, tam walić to. No właśnie. A chciałem sobie użyć, kurde, ty, tak się męczyłem, tak się męczyłem. Dobra, weźmy sobie do dnia troszeczkę, bo ich tu po prostu nie ma, tych kupców. Ten kupiec jest najbliżej, więc się udajmy troszeczkę. Dobra, w sumie te punkty się dość dobrze załatwia, bo jak łódko płyniemy, to nie czuć... Wasza krew, nie wyglądasz na kogoś, kto lubi... To nie widać zbytnio, jak... Pokaż, co to... Nas to spowalnia, tylko ja właśnie tak na lądzie. O, nie masz zbyt dużo hajsu, panie. O, dobra, rupiecie. No nawet rupiecie nie sprzedam ci. No to się wagi pozbyłem u niego. Bywaj. Normalnie nawet 10 tych punktów wagi. No to nie można kilogramami zwać. Kiedyś kilogramy zwałem, ale to są punkty wagi, tak się powinno to nazywać. Gdzie co, może płotka? No nie, nawet płotka gdzieś, kurde. Takie wróżby dziecko to z kwiatkiem się robi. Widzisz tu jakieś kwiatki? No właśnie, a kurczaka i tak trzeba oskubać. Okej. Dla ciebie to pewnie tylko kolejny umyty potwór, ale dla nas życie uratowane. Płotka, dopiero żeś przeżyła? Spieprzaj. Jak tak. A mój ojciec bije czarnych. Dobra. Kowal. Z czym? Proszę cię, miej dużo Pokaż. rzeczy. Już w karty z nikim nie gram, bo po prostu nie mam. Dobra, ma dużo hajsu. Jest taki mod w sumie też. Żeby miał tyle hajsu, ile nam trzeba. Kurde, najgorsze jest to, że ja mam z tej wagi. Teraz się będzie Bywa. problem pozbyć. Widzimy 1000. W sumie welen są. Wale mają po kilka tysięcy. Szczerze powiedziawszy. Naprawdę, po kilka tysięcy. Szczególnie ci. Szczególnie Hattori i. Wracaj, skąd przybyłeś. I ta pomocniczka. Jak on się nazywał? Krasnolud w kastelu. Okej. Co tam było? Ile mam godzin wieszka? A ci za chwilę pokażę, dobra. Witamy Yama493, witamy w rodzinę followersów. Za chwilę ci pokażę, proszę bardzo. Na pulpit się teraz przełączę. Poczekajcie, muszę przechwytywanie monitora. Pierwszy monitor i jeszcze to zaznaczyć. Dobra. Ile osób godzin w przegranych wieśka? Proszę bardzo. Tutaj wam zgaszę, bo to się troszeczkę kopiuje. 82 godziny mam wieśka. A dzisiejsze na poprzednim live'ie właśnie zdobyłem Quint Mastera i Card Collection, czyli wszystkie karty i musieliśmy wygrać turniej Quinta. A troszeczkę mam niezaliczonych. Niektóre się nie zaliczy, ale 82 godziny ogólnie. Dobra, przełączamy się na wieśka. Dobra, widziałem, witamy dwóch followersów. O, Fergus, bardzo dobrze. Dobrze, że mi przypomniałeś. Fergus właśnie, ten się Kowal nazywał. A ta pomocniczka to była, nawet nie pamiętam, kurde, no serio. Ale Hattori to pamiętam, kurde, dobra. Przydałoby mi się tepnąć gdzieś. Gdzieś, gdzie będą mieli sporo hajsów. Tutaj może mieć gościu sporo hajsów. W tym domku. To jest Kowal przecież. Tak, żeby się pozbyć tego udźwigu. Czy dobrześ mi powiedział? A w ogóle, grasz w Wiedźmaka? W ogóle, ktoś gra w Wiedźmaka? Możecie się pochwalić, ile macie godzin. No w sumie to 80 godzin to nie jest tak naprawdę dużo. Szczerze powiedziawszy. Jak ja u Sarge oglądałem, to on tak naprawdę miał nabitych 120 godzin. Mi po prostu szybko idzie.
Nawet spoko, że mi szybko idzie. Fajnie, tak jakbym musiał jeszcze więcej zgodzić. No ale mi jeszcze znaki zapytania to pozostawi i tak dalej, nie? Na setkę wszystko. Też tak niefajnie. Oczywiście przypominam o live'ach co tydzień i we wtorek też będzie. Overwatch Hackstup, już wam zapowiedziałem. Jakby ktoś nie wiedział. Naprawdę zarąbiście. Dobra, towary pokazuj. Zarąbiście, że Overwatch się znalazł. Wiesz co, jak ja to robię? Ja to robię tak, że robię na stówę wszystko. Wszystkie znaki zapytania, ale jeszcze nie ten... w sumie dużo... Wiesz co, ja na początku gry też tak 8 godzin miałem nabitych, jeszcze jak w serii nad tym zacząłem. To waga nam się pozbyła, dobra. Jak serii właśnie nie zacząłem, miałem też kilka godzin nabitych. A po drugiej gwinta. Na gwincie też troszeczkę idzie. I takie ogólne, nie? Wszystkie rynsztutki robię. Sobie tworzę. Też to troszeczkę mi zeszło z godzinkę. Może nawet nie godzinkę, więcej. Pokaż mi swoje towary. Dobra. No, to ja rozumiem. Czyściutko. Dobra, i teraz tak. Chciałbym na lądzie zrobić. W ogóle, może w miejscówce, co ja już plan tutaj obszeiłem, że może to być z drugiego. Znaczy nie z drugiego, tylko z... no, z drugiego dodatku DLC. Krew i wino. Właśnie, krew i wino. Dobrze myślałem. A serca z kamienia to są... Teraz dodatek, który mam. Leży sobie na półce, jeszcze nie aktywowany nawet. Dobra, i teraz tak. Co ja tutaj chcemy zrobić? Czy ja stąd chcę się wybrać? Dobra, i teraz tak. Skąd bym ja chciał się wybrać, tak żebym pozbierał? No dobra, płyniemy stąd. Tylko nie stąd, tylko o, stąd będzie bliżej. Kurde, najgorzej, co ja zjebałem z tym rysztunkiem, że ja z... ten mistrzowski koda zrobiłem z wyśmienitego, no to to normalnie fail był taki. Teraz muszę kurde chodzić z srebrnym mieczem niedźwiedzia ulepszonym, bo nie mam po prostu miecza do 34 poziomu. Kurde, szkoda, naprawdę szkoda. Ale wiecie co, może na znakach zapytania może ja bym spróbował właśnie dobić. Też nie bym chciał w poniedziałek odcinek nagrywać. I wiem, że to zejdzie troszeczkę ponad. Ja mam jeszcze takie pytanie. Czy ty przeszedłeś grę w te 50 godzin, robiąc zadania poboczne? Wszystkie zadania. I poszukiwania. Naprawdę, nie da się w tyle przejść. No dobra, jeszcze jak jeszcze byś wiedział. No, szczerze powiedziawszy, ja bym też mógł jakieś 20 godzin mniej zrobić. Ale 80 to jest jakieś takie minimum, żeby wszystko zrobić. Fabuła zajmuje z jakieś 30. Może troszeczkę przesadziłem, ale tak no 25 by było. Kolejna kontrabanda, jak ja to lubię. O nie, o nie, o nie, o nie. O nie. Kurde no. Kurde, fajna ścieżka dźwiękowa. Normalnie chciałbym powtórzyć taką grę. Zrobić. Ale na pierwszej gry mojej, pierwsza gra to nie będzie jednak taka. Bo bym, kurde, w 10 lat robił. Cię samemu takiej nie da zrobić gry. Ale jak będzie już ekipa... taka z 20 osób, no to już na spokojnie będziemy gry pisać. Dobra. Szybciej Geralt, szybciej Geralt. Sporo ich tutaj jest. Okej, okay. Jeszcze gdzieś tam są skrzynki? Nie, tylko te dwie. Dobra, to jednak nie to.
Okej. Dobra, za chwilę 19. I będziemy w sumie już powoli kończyć. Zapis live'a może nawet dzisiaj się pojawi. Nie, jutro na spokojnie zrobię ten zapis live'a. Tak żeby do wtorku się pojawił. Po prostu. Dobra, i teraz tak, kolejny znak zapytania mam tutaj. Później bym chciał tutaj, tutaj, tutaj i te załatwiać. Jeszcze te i byśmy skończyli live'a. O, to jest plan. To jest dobry plan. 45, czyli tak gdzieś nam by 30 zostało, czyli mieliśmy 60, trochę ponad. No to jeszcze jeden live i koniec. Nie będzie już na live'ach niestety Wiedźmina. No chyba, że coś będę sobie nie radzić, żeby było śmiesznie. Chyba, że jakiś odcinek będę nagrywać malanie. W sumie szczerze powiedziawszy, to nawet wydajność nie spada. Mimo, że OBS idzie w te. I program do statystyk. Tych followersów i tak dalej. O, o nie ten przycisk, kurde. Wiesz co, ja chodzę dopiero do liceum, kurde. Jakbyś chciał wiedzieć. Chodzę do pierwszej klasy liceum. Tak naprawdę. Kurde, ale gry się naprawdę pisze dość łatwo. Że gry! Troszeczkę to źle powiedziałem, nie? Bo ja nie jestem... deweloperem może jestem, ale... na przykład na grafice to się zbytnio nie znam. Ja tutaj od programowania tak naprawdę jestem. I to zajebiście idzie. A szczerze powiedziawszy, to nawet ja nie wiem, na jaki kierunek by iść, bo na informatykę to tak nie za bardzo dla mnie. Jak ja wiem, co tam się uczy. Kurde. Jak tam się uczy podstaw, a ja już znam zaawansowane rzeczy. To mi to tak nie za bardzo, no kurde. Rok nauki, nawet półtorej roku. No wiesz, ambitne, ambitne. Półtorej roku się uczyłem. Już w sumie dużo umiem. Nie no, chciałbym, kurde. Gra już w sumie pisze i taki jakiś za półtorej roku chciałbym wydawać. Od 2 tygodni właśnie monitor, jak kupię, to już może na serio zacząć pisać. Bo na 2 monitorach to praca idzie szybko. Miałem właśnie w laptopie ten, co ja teraz mam monitor. To naprawdę szybko szło. Tam się uczyłem, a teraz jak komputer kupiłem właśnie specjalnie pod te gry, pod... specjalnie tutaj brałem właśnie do kompilacji komputer z mocnym procesorem. Na karcie troszeczkę przyoszczędziłem, ale jednak daje karta na ultra radę. Teraz tak, ja się zastanawiam, gdzie jest to coś. Tam jest na pewno na górze, no na pewno to jest. O, oj. Dobra. Teraz tak, no nie wespnę się, no nie. W ogóle może bym jakąś serię zrobił, jak... pisać, właśnie nie pisać gry, ale tworzyć gry. Ja nie piszę od zera. To się już nie, nikt nie pisze od zera gier. To się używa specjalnych, mocnych silników. Co, paskudo? O, paskudo. Geralcie z Rivi. Nie wiem, czy ktoś pisze tak grę od zera, bo to naprawdę to na silnik trzeba poświęcić. 2 razy tyle się pisze, co jak ma się już gotowy silnik. Żeby silnik zrobić, to nie jest tak łatwo w sumie. Dobry oczywiście. O nie, Geralt, co ty robisz? Geralt. Bijaj. I nóż w plecy. No nie.
W ogóle u mnie to się zaczęło fajnie z programowaniem. Normalnie w gimnazjum. Jak strony zrobiliśmy. Kurde. HTML-a mieliśmy w drugiej klasie. Jednego gościa mieliśmy. Później ja się nauczyłem PHP. Później właśnie zacząłem z Unity 3D ogarniać. Tak naprawdę rozkręciło się dość nieźle. Później właśnie nauczyłem się C#. Później była trzecia klasa. Gościu MySQL. Dość przydatne. Dość przydatne. Później były podstawy C++. Czy tak naprawdę C# to jest to samo? C++ to jest to samo. Nie, w C# jest C++. O tak, powinienem powiedzieć. A widzę skrzynię. Nie, to nie jest skrzynia. Wiecie, bo ja się tu zagadałem i nie mogę. Wiesz co, mogę ci zdradzić taką, że robię grę. Taką strzelankę turniejową. O. Nie jest ją trudno napisać. Nie jest jakaś zbytnio skomplikowana, dlatego na początek chciałbym tak właśnie zrobić, żeby później ekipie móc zapłacić. Później z ekipą to właśnie drugą grę chciałbym właśnie takiego Wiedźmina zrobić fajnego. Kurde. Ale w ogóle polskie firmy to już rozwalają rynek z grami. Normalnie to, co się dzieje przed Ubisoft, to co to jej ma być? Jest słabe, bardzo mało wydajne gry. A Polacy to odwalili takie mocne gry. Zaczęło się od 8-bit Studio, później właśnie CD Projekt. Że Techland, później właśnie CD Projekt, tak naprawdę się mocno rozkręcił rynek gier w polskich. I teraz się zastanawiam, co ja tu, co, czekajcie, co ja mam tutaj zaznaczyć tak naprawdę. Co to jest? Ukryty skarb, czyli ukryty skarb gdzieś jest ukryty. Zresztą trailer to na koniec się martwić będę. Z trailerem to jest nie problem. Takie zainscenizować troszeczkę. Ale serio, gdzie jest skrzynka? Skarb, no to gdzieś tutaj powinien być. O, ja nie mówię, jak ukryty zajebiście. No ja szłem tak oszłem i nie widziałem po prostu kątem oka. Ja nie mogę. Sprytne. Tak jak mówię, trailerem i takimi zapowiedziami to się trzeba martwić później. Na początek to trzeba ogarnąć całą mechanikę i tak dalej. To muszę powiedzieć, że jak już tak 3 tygodnie piszę, teraz mam ferie i monitor przyjdzie, to już na serio zacznie się pisanie. To idzie szybko. Tyle ile ja ogarnąłem, to normalnie rok temu to ja bym. Myślałem, że ja będę musiał patrzeć na dokumentację i tak dalej, nie na internecie, jak coś zrobię. A tu idzie, kurde, normalnie jak jakiś piorun, kurde, wszystko ogarnia. Wszystko ogarniam, kurde, robi się bez problemu. Normalnie nie jeden informatyk mógłby pozazdrościć programista. Niestety dzisiaj jest troszeczkę takich programistów, co idą na studia, a później nic nie umieją. Po prostu muszą na necie patrzeć, jak coś zrobić. Takich jak ja to niestety jest mało. No niestety. Ale w sumie już wiem, gdzie nawet wypuszczę tą grę. Już sobie orientowałem właśnie Steama. Ze Steamem chciałbym właśnie zingerować się od ekwipunek i tak dalej. Osiągnięcia, rynek. Co tam jeszcze jest? Jakieś tam mikropłatności.
Gra, ogólnie to ja nie chcę, żeby gra była droga, bo ja wolę, żeby była więcej ludzi nią się zainteresowało, mogła kupić, niż jak na przykład kosztowała 10, 15 do 20 euro i do 80 zł około, tak za 15 bym chciał, niż jakoś żeby kosztowała kurde 50, czyli 200 zł, no to już jest troszeczkę moim zdaniem przesada za tego typu grę. Jeszcze za Wiedźmina, jeśli by kosztowało, to ja bym nawet kupił za 200. Ale Wiedźmin to nawet jest przykład, że mogą kosztować gry mało, czyli 200 zł. Ale jakie 200 zł? 120 zł mnie kosztował. Jest to beta, to już nawet będą wszyscy mieli dostęp do bety. Ja chciałbym to na Steam, Grand Life'u Steam'a udostępnić, że wszyscy mogli już sobie wyrażać opinie i później bym już założył firmę i byśmy dogadał, i bym się dogadał, jakbym ze Steam'em się już dogadał, to bym już właśnie założył firmę i zarejestrował się tak jako partner do Steam Workshopa. Steam Workshop to się nazywa dokładnie. Sobie wszystko ogarniałem tam. W sumie można jako osoba indywidualna, bez firmy. Ale polskie prawo niestety troszeczkę jest tak dziwnie skonstruowane, że każdy zarobek to działalność gospodarcza. Więc troszeczkę dziwnie. Teraz nawet się zastanawiam nad typem. Chciałem na przykład działalność gospodarczą założyć. I teraz nawet się zastanawiam nad spółką. Troszeczkę działalność gospodarcza ma niestety ograniczenia. Dobra, jakie tu są potwory niby? Że ja się spytam, że tutaj... A. Nawet nie wbije, tak? A może i wbije, troszeczkę pobaguje. Geralt, proszę, dobra. Troszeczkę bagujemy grę. O nie! O nie, jeszcze gorzej. O, nie ten przycisk. Jeszcze na czarno to zbytnio nie można. Kurde, niestety. Ale fajnie, że Steam wszystko załatwia. Podatki, wszystko. Ja nic nie będę musiał robić, tak naprawdę. I to jest naprawdę fajne. Tylko, że też troszeczkę trzeba zrobić. Samemu. Ale teoretycznie można jako osoba indywidualna, ale właśnie tak jak mówię, z firmą są większe tutaj. Większe, jakby to powiedzieć, korzyści. O, większe korzyści są. Nie, Geralt, nie. Większe korzyści są, jak firmę będzie się miało, niż jak będzie się miało jako osoba indywidualna. To jest chyba nawet kilka procent można oszczędzić. Jakieś odliczenia od podatku i tak dalej. To naprawdę sporo można oszczędzić. 23% zawsze to jest coś. A i tak ZUS by wiedział wszystko o mnie. Tak naprawdę. I tak ZUS-owi trzeba odprowadzać to niestety. Bo Steam tak wymusza. No nic nie poradzę. Dobra, i teraz tutaj pójdźmy tędy i kończymy. Dobra, która tam godzina? O nie, już troszeczkę późno. Kurde, ja mam godzinkę zrobić, znowu wyjdzie półtorej godziny. O, spoko.
Chyba, że łódkę rozwalę. Tak jak ostatnio. Kurde, no szkoda, że z gry muszę tutaj wychodzić, żeby odpowiadać na pytania jakieś. No, naprawdę to nie jest fajne. Gdyż no, muszę troszeczkę zatrzymać, tak, żebym miał, jak będę miał drugi monitor. Już to mnie przesyłka, już wysłany nawet jest. Właśnie w poniedziałek musi przyjść jeszcze. Czy specjalnie sprowadzany, kurde no. Specjalny monitor, to ja rozumiem. Ogre, grę to ja myślę, żeby w rok zrobić. Jeszcze strona internetowa, to specjalna ingerencja właśnie tutaj z grą. Chciałbym połączyć stronę właśnie z grą. Żeby była na maksa połączona. Tak, żeby ze strony można było w grze zmieniać różne rzeczy. I na odwrót, w grze tak samo by była strona, żeby była. To jest naprawdę fajne coś takiego zrobić. Coś takie jak Face It jest, takie turniejowe, jak chciałbym zrobić. Oczywiście nie musi ktoś grać, jak nie chce do turniejowych. Będą kilkanaście trybów chciałbym zrobić. Nie wiem, jakieś przejmowanie punktów z bombami, tak jak w CS-ie, bo to nawet fajne jest. Jakieś, co by jeszcze było. Jakieś, nie, może flagi, nie, flagi to nie. Ale fajne jest, ja grałem w taką grę kiedyś, kurde, ona nie działa, teraz mi na Windowsie 8, może na 10 będzie działać. Ale zarobiście było takie przejmowanie punktów, to było zajebiste. Jeszcze jak Ubisoft ogarniał. Teraz to już całkowicie w hajs poszło. Z hajsu co w tą grę nie opłaca się zbytnio grać. Chociaż ja dałem je radę. Dawałem radę. Ale co z tego, jak ktoś kupi sobie i będzie miał dwa razy lepsze niż jak ja przegranym miałbym z 200 godzin. W ogóle w CS mam sporo godzin przegranych. Się nie spodziewałem, że już nawet 700 dobijam. A niestety z CS-em jest problem, żeby na live go zrobić. Niestety. Naprawdę chciałbym na live zrobić CS-a. Jakieś turniejowe. Na telefonie czat? Nawet dobre. Eliksiry skąd mam? Dobra, na telefonie może. Nie, na razie nie ogarnię na telefonie. W sumie za na kolejnym live już będę miał monitor, no nie chcę ogarniać na telefonie. Bo mi troszeczkę by neta żarło, a nie chcę, żeby na kilka rzeczy się dzieli internet, już na dwa komputery się dzieli. Te 9 na sekundę, wieczorem teraz jest 7. Ja mam do 4 ograniczone. Ono może naprawdę zejść szybko wysyłania. Dobra. A jeśli chodzi o te eliksiry, to musisz zebrać schematy ulepszeń. I tutaj byś w alchemii masz tutaj jeszcze taką, byś miał zakładkę nad odwarami eliksiry. I tam możesz sobie wytworzyć ulepszone i wyśmienite. Okej, okay, to mogę już wytworzyć nawet. Jak mówię, ulepszone i wyśmienite możesz wytworzyć w oparciu o Alchest i Białą Mewę. Ja chyba nie mam wszystkich nawet eliksirów ulepszonych. Nie, mam wszystkie eliksiry ulepszone. Wiecie, grom mam lepszy, tutaj dostałem kiedyś grom w sumie. Petard nie mam, dimertowej nie mam na maksa. I nie mam troszeczkę tych naszych olej, ale te oleje już mi są niepotrzebne. Bo tak naprawdę już wszystkie zlecenia załatwiłem. Kurde, i sobie teraz przypomniałem, że musiałem do odcinka, muszę do odcinka dobrać dźwięk. O, no, przypomniałem sobie. Muszę do odcinka, mówię, dograć dźwięk. Co ja się mam teraz? Oj, to też jakaś historia, mam podwójne kałachy te ostatnie.
LO było, to do pierwszego kawacha spadłem. A teraz mam Golda 3, to też ciekawa historia. Bo takich debili to ja jeszcze nigdy nie spotkałem. Co wtedy było? Stali w miejscu, na sobie, z shotgunami. Na midzie stali sobie i czekali po prostu na fragi. I tak trzy osoby, normalnie takich debili to jeszcze nie widziałem. O. Kogo? Okej, okay. Skarb żelaznobrodego. Nie, no takich debili to normalnie nie polecą. W sumie ja ostatnio turniejowy tylko grałem. Ostatnio tylko. Tylko raz turniejowy grałem. Wczoraj, nie. Dzisiaj, nie, wczoraj, no wczoraj grałem turniejowy. No spokojnie, kurde. Pierwszy. Ja sobie z globalami ostatnio właśnie na Faceicie cisnąłem. Się wkurzyłem, kurde, że co to ma być, jakieś debile. Tych debili wybanować, jak wybanuję wszystkich. To będzie fajniej. Dlatego chcę Overwatche robić często. Takich debili można za griefing zbanować. Zreportować, o nie zbanować, tylko zreportować. Wiesz gdzie ulepszoną możesz kupić? Ja już ci mówię gdzie ulepszoną skółkę możesz kupić. Ja już ci mówię gdzie ulepszoną skółkę możesz kupić. Kupić możesz, tak. U tego... tego alchemika. Po tej... po zadaniu tym... z tymi załatwieniem tych rzeczy, z destylarni i tak dalej. Egzamin alchemii, czy jakoś tak się nazywało to zadanie? A kupić ulepszoną jaskółkę możesz u tego oto zielarza, tutaj. Możesz kupić tą jaskółkę. Tutaj w ogóle sporo schematów jest. A jeśli chodzi o jaskółkę wyśmienitą, bo ją możesz znaleźć, to musisz, jak z Trish wychodziłeś z portu gdzieś, musisz z powrotem się wrócić. Ogólnie musisz szukać w beczkach, jak z Trish będziesz szedł. Wyprowadzać ją z zadania pobocznego. To wtedy w beczkach musisz poszukać i na pewno znajdziesz w beczce wyśmienite. Gdzieś tam w połowie jakoś tej trasy. Nie jest trudno właśnie zdobyć. Więc tak jak mówię, nawet nie trzeba szukać. Jaskółkę to pewnie gdzieś jest jeszcze. Ogólnie to jeszcze ja chcę szukać troszeczkę tych znaków, gdzie jest ten skarb, dobra, tutaj jest. Ogólnie to jeszcze chciałbym właśnie zaliczać znaki na lądzie. O właśnie, mam na lądzie zaliczyć, dobra. Następnym razem się zaliczy, bo tam mogą być właśnie te schematy różne, jakieś petardy na oleje. One się w dodatku DLC mi przydadzą. Spoko, skończę grę, to akurat będę miał odpowiedni, oj, odpowiedni poziom. Na dodatek DLC, bo tam trzeba mieć 32. 32 to jest taki rekomendowany poziom. Niektóre zadania to takie, no nie za bardzo na ten poziom, bym powiedział, ale... Dobra, idziemy tutaj, tutaj, tutaj i tutaj i później się tepniemy z powrotem. Więc proszę, no teraz tak, jeszcze bym... Dobra, no to nara. Siemanko. Tak, umysłowora możesz kupić. Obie. Na te liści. Na wszystkie liści, jakich nie masz, to możesz umysłowora kupić. Ja akurat jak zaliczyłem zadanie, to żadnych nie mogę kupić. Miałeś wszystkie schematy. Więc widzisz, tutaj już się potwierdza, że 80 godzin przegranych. Że w 50 godzin przeszedłeś grę, ale nie wszystko zrobiłeś. Ja też nie mam wszystkich schematów, ale jednak... Dobra, przedłużę tego live... Przedłużę tutaj... na YouTube'a nagranie. Fajnie się odpowiadało na pytania. Więc siemanko. Oczywiście możecie zadawać pytania. Też jak ktoś się na YouTube'ie jeszcze ogląda, to przypominam, że możecie wbijać co sobotę live. I w ten wtorek będzie jeszcze też live.
więc też możecie na spokojnie wbijać. What the fuck? Łódko. Ach, ta Nvidia i ich technologie. Zajebiste. No nie mogę z tymi technologami Nvidia. Naprawdę czasami się tak buguje. Woda ta. No, no nie można no, wytrzymać. Technologii im się zachciało. W sumie dobra alternatywa jest. Sam korzystam z tego. Dobra. Tak naprawdę w każdej lepszej grze musi być technologia Nvidia. Która niekoniecznie się... O fu, ja pierdzielę. What the fuck. Dobra, która my mamy? Którą my mamy? Dobra. Ja pierdzielę, co z tą łódką się stało? Wywaliło ją, nie no. Ty albo no chyba, że... Nie, coś, jakieś gówno zaatakował. O, to by było nawet dobre wytłumaczenie. Nie wiem w sumie ile kosztuje, ile zajmuje pierwsza część live'a, czyli jakieś 40 minut pierwsze. Od 18. Może na dzisiaj, no to w sumie mało jest. Ja Wiedźmina wysyłam 1 giga, waży. To jeszcze na internecie, kurde, radiowym. Już nie LTE, ale tylko dzięki moim zakupom tak naprawdę to LTE jest dobre. I to kupiłem antenę i modem, oczywiście. Jeśli ja już znam na komputerach i takich rzeczach, no to już mogę... Wiem co dobre, po prostu. Wiem, mogę, wiem co kupywać, o tak. Co, z powrotem musimy sporo przypłynąć? No dobra. Powiedzmy, że się zgodzę. Dobra. Dobra, witam kolejnych ludzi. Jeszcze tak z 15 minut przewiduję. Jeszcze bym chciał się pozbyć, ale też do Welen bym tepnął. Będzie we wtorek. Nie, we wtorek Overwatcha już wam to w środę będzie live. O, w środę o 15 też. Tym razem z Wiedźmaka. No kurde, do środy nie będę mógł grać w Wiedźmina. No nie, no to też mi nie za bardzo pasi, że do środy aż nie mogę grać w Wiedźmina. Mam dość mało odcinków, do niedzieli mam tylko. W sumie ostatni gwint był. Kurde, no nie za bardzo, no. Dobra. Dobra, zapiszmy jeszcze, jakby coś się chciało bugować. Może nie wysiadajmy. Ach, bo o to się rozbiłem. Dobra, ja się chyba rozbijam jednak. No i dobra. Jeszcze tam w sumie z półtorej godziny spokojnie. No jak ty Geralt wyglądasz? O, zakrwawiony. Spoko. Fireworks. No już nie. Łódka stoi, dobra, tak musiałem się rozbić po prostu. Już się przypominam, że co sobotę jest live. We wtorek. Nie wiem czy w środę będzie, ale we wtorek Overwatch Hacksów w CS-ie, tak gdzieś z godzinkę chciałbym zrobić. Najlepsze akcje będziecie mogli wybrać. Wy. I które trafią na YouTube'a. Nie muszą być wcale dwie, mogą trzy nawet podczas jednego odcinka trafić. A jak będą cztery, to nawet dwa odcinki mogą pojawić się. Jednego dnia. Bo naprawdę Hacksów jest coraz więcej. A szczególnie, nawet już nie Hacksów, bo już Hacksów to jest mało. CS stał się droższy. Jak coś już nie jest tak dużo, ale debili. Debili to przede wszystkim. Że ja rozumiem jeszcze jakby grali. Jeszcze jakby troszeczkę nie ogarniali, ale jeszcze jakby zabijali tam ludzi, nie? Trafiali czy coś.
O nie, 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 nie. No ale jak kurde specjalnie robią coś, stoją w miejscu. I to jeszcze kilku, no to jeszcze jeden, to jeszcze jeszcze, ale jak kilku, to już przegrana jest. Kurde, no nie lubię. Dwóch pod rząd mi się tak trafiło. Nie, trzech pod rząd mi się tak trafiło, debili, kurde. Ranga o dwie spadła. To jest przez to LO w sumie. Zostało tutaj zmienione. Myślałem, że mi się łódka coś zepsuła. Zostało zwiększone, ale to w sumie dobrze, bo już nawet na podwójnych kałachach były nóżki takie. Na silverach, na kałach. W sumie te nowe miały kałacha, tak jakby chciały spaść po prostu. No, ale ja tego nie rozumiem, po co spadać. Jak jest się nobem i nie od... No bo to tak naprawdę smurfy to tak naprawdę nie ogarniają na swoich rangach gry. I chcą spaść. Albo właśnie kupić kolejne, żeby być pierwszym, wygrywać. A tak naprawdę nie ogarniają nic. A takich no normalnie nie rozumiem. Kurde, żeby nie zacząć trenować sobie czy coś. Co to jest za problem potrenować sobie? No problem. Ja mogę pokazać sobie mapki treningowe, z jakich ja korzystam. Ciekawych mapek do różnych rzeczy. Ja w sumie korzystam z dwóch, nie, z jednej. Izak z takiej korzysta też. To niekoniecznie do tego Aima z tymi kropkami, co się pojawiało w szybkim czasie, tylko z ludźmi, którzy biegną do środka. O, ja mapa, nie pamiętam, jak ona się nazywa. W sumie nie pamiętam żadnej. Tylko po prostu wyglądało jeszcze. Ja użyłem właśnie z kropkami, to już dość. Już ostatnio to nie używałem w ogóle chyba. No, nie używałem. Tamto refleks się trenuje, a na tej mapie to się trenuje. Na tej drugiej mapie ja mam dobry refleks, nie? Tego ja jej zbytnio tak nie używam. I to nie wypada zbytnio dobrze. Bo po co, jak już ogarniam, nie? Pamięć mięśniową mam i tak dalej. Najgorsze to jest jednak, czy jakiś debil trafi. Oczywiście witam osoby na live'ie. Kolejne. Dobra, z chwilą będziemy kończyć ostatnie dwa punkty i wagi się pozbywam, jaka waga. A, dwelen się tepnę. Teraz się tak zastanawiam, no serio, co by zrobić. Kurde, na serio, co by zrobić? Czy może live jakiś wcześniej zrobić? No tak się zastanawiam. Trzeba mi by było 34 poziom bić, bo tak nie za bardzo jak chcę za Valachem iść. W sumie nie muszę za Valachem iść, nie? No chyba tak zrobię, że z Valachem nie pójdę, bo ja po prostu mam tam za mały sprzęt. A do Avalacha jest potrzebny mocniejszy. Nie do Avalacha, ale... Może i tam do Avalacha? Nie wiem, już nie pamiętam sobie. Czy to będzie u Avalacha taka akcja mocna? Mocno ciężka. Mam nadzieję, że nie. Co mocno ciężka, to też źle powiedziane, bo to nie jest jakaś ciężka akcja. Dobra, ostatni punkt. Będziemy mieli 34 punkty dokładnie jeszcze. No to na spokojnie, mieliśmy 60, 70, 69 mieliśmy chyba. Albo 60 około. To 35 to jest na spokojnie. Tak, mieliśmy 60 na pewno. Mieliśmy gdzieś około 65 chyba nawet. 70, nie, 70 mieliśmy. 70 mieliśmy. Jak zacząłem, włączyłem, a dwa punkty zdobyłem, czyli tak od 68 zaczęliśmy. To nawet nieźle jakoś. 35, no tak 25 powiedzmy, żebyśmy zliczyli teraz. No. No 25 tak byśmy mieli, no to tak. Powiedzmy, że jakbym przedłużył tak gdzieś do 2 godzin, to byśmy mieli wszystkie punkty. Co mnie teraz robi blisko siebie. Później mogą już być takie troszeczkę nieogarnięte.
te punkty, a to za chwilę zobaczymy na mapkę, tylko zdobędę ten ostatni punkt, ja sobie zapiszę. Jakby coś. Okej. Zobaczmy, co tutaj będzie, ale pewnie kontrabanda to już standard. Łupy wojenne to jest naprawdę rzadkość na morzu. Tak naprawdę te dwa punkty są. Kontrabanda dużo razy, łupy wojenne bardzo mało, ale czasami się spotykają. O, daleko dość to jest. Dobra, wiecie co? No, sporo. Dobra, to wiecie co? To jeszcze tak, zobaczmy jeszcze na mapkę, gdzie my mamy punkty. Punkty mam, tego nie zrobię. Tutaj mamy. No tak w kupie. Tutaj też tak w kupie zostawiałem. Tutaj jeden taki tylko. I stąd pójdziemy, to na spokojnie. Stąd sobie pojedziemy czy coś. Ale na spokojnie. Tutaj w ogóle zaczynaliśmy przygodę. Szliśmy tak. Tędy się nie dało przejść chyba. Albo da. Nie, tu są góry, widzę. Daj, tędy jakoś tak, kurde, tak. Naprawdę zaawansowana lokacja. Tutaj najgorzej jest, bo właśnie tutaj pojedyncze te punkty są daleko. Tak ze 3 jeszcze bym obstawiał. Znikł mi punkt, dobra. Ze 3 właśnie tutaj live. Jeszcze 2 live'y bym obstawiał maksymalnie. O, łódeczka. Dawno nie widziałem, już chyba 4 właśnie tutaj na Skyge. Kurde, fajnie to wygląda, efekt od NVIDII. Ale niestety mocno żerający ze sobie jest. W sumie no może jest 60 FPS-ów. To nawet live'a ciągnie. Komputer. No w sumie to procesor jest mocny. Nie ma co mówić w ogóle. Że procesor nie da rady, bo OBS to na procesorze tylko ciśnie. Ale na ultra karta? Karta graficzna skaluje mi obraz. Ja ostatnio miałem 2 FPS-y mniej. Tak o, normalnie. Na przykład miałem zamiast 50-48 i tak dalej. W sumie to jest. Po 30 FPS-ach to jest dość płynnie nawet rozgrywka. Przy 50 to jest naprawdę dobrze. W ogóle jak ja mi w CS-a spadły, kurde, klatki poniżej 100. Ta gra jest bardzo słabo zoptymalizowana CS. Przez spadają czasami tak naprawdę jak klatki. Ale beznadziejnie jak spadnie. Kurde, lag jakby był normalnie. Tutaj 60 nie ma problemu, tam do 100 spadnie. Jest taki problem. Z 30. Normalnie ledwie. Co uciąga to. Co, z powrotem tutaj? Nie, tutaj już nie możemy udać się. Tutaj będą mieli, dobra. Udajmy się tutaj. Dobra, sobie zegarek odłożę już. Oh, kurde. Dość ciężko. Za chwilę będziemy kończyć te nasze live. Dobra, znowu rozpieprzę łódkę, bo mnie już to wkurza. Ona się regeneruje, więc tam spokojnie. Tutaj ktoś żyga w ogóle. Dobra. Ja rozpieprzyła się, to nieważne. Okej. Okay. Zażygał się. Dobra, ciśnijmy. Dalej. Dobra, tutaj mamy TP. Tutaj w ogóle był gościu, kiedyś sprzedawał tutaj. Był sprzedawca. Więc ja bym się właśnie tutaj przespał, bo. Ale to był zwykły sprzedawca. Pan tutaj. Pan zbytnio nie da, ale jakby mi dał. Nie to. Halo, trzeba to od razu było. Jakieś graty. No słabo dość masz. Tutaj ubogo. No, zbytnio się nie pozbyłem. Skór to w sumie ja bym nie powinien sprzedać, bo je można. Nie! I gwint. Gwinta ja już mam dość. W sumie nie, dzisiaj było fajnie z gwintem. A takiego farta normalnie strzeliłem. 2 razy farta normalnie strzeliłem. Gdyby nie talia Nilfgaardu, jakbym zremisował, to by było po mnie. Kurde, ale taki fart normalnie.
Ja to w ogóle mam farta. Dobra. W ogóle nie mogę na live zrobić unboxingu, bo na telefonie będę nagrywać. Nie idzie tego przesłać jakoś obrazu w prosty sposób do komputera OBS-a dokładnie. Nie idzie zbytnio tak, żeby to zrobić. Już nie masz naprawdę? Gorsze jest to, że ja jeszcze mam sporo tych rzeczy, a on już nie ma hajsu. I co to, może jeszcze rozbierz na części tak zrobię. Te skóry szczególnie. Teraz hajs będzie miał. Jak widzimy, troszeczkę tych rzeczy jest. A mi skóry są potrzebne, takie różne rzeczy. Słuchajcie, płaty futra to właśnie można na skórze na łatę. Weźmy tyle. Dobra, reszty nie będę robić. Teraz tak, no, może jakieś zbroje. No, jeszcze jakieś budki. Okej. Okay. Jeszcze tak bym chciał. A nie, jeszcze nie mogę. Na razie sobie odnowić wszystkiego. Dobra, napraw to po kolei muszę niestety. I ja mam buty nałożone. Jakieś naprawdę podstawowe. Nie wiem jakie buty mam, za chwilę zobaczę. Co ja mam za buty, serio? Jakieś podstawowe, naprawdę bardzo mocno podstawowe. Dobra, już prawie mamy tutaj naszą moc. Co ja mam za buty właśnie? Śmienite buty wiedliskie od swojego kota. I naprawdę jeden. Aha, bo tutaj też mam tylko jeden, dobra. Nieważne. Będziemy słowa glificzne wgrywać, to i tak to nam nie będzie potrzebne, te sloty ulepszeń. Nie, w sumie będą zajebiście potrzebne. Nie, nie będą potrzebne. Bo na jedno możemy jedno wgrać. I nie masz, tak? Wiesz co, co jest najwięcej? 1003, no dobra. Wezmę, rozbierz na części, weź. Nadal nie masz hajsów, no. To sorry, zostawię sobie. Bo jednak ja zbytnio nie chcę hajsów wydawać, no ale zbieranie na części, gdy mi jest to niepotrzebne. Dobra. Wreszcie mogę się ruszać. Dobra, na live byłoby na tyle. Jeszcze zobaczmy sobie 120 wagi. Punktów mamy 34. Tak jak mówię, tutaj dość odległe obszary tutaj są. Ale w tych, tutaj mamy w jednym skupisku. Dobra. Ja sobie wyjdę z gry. Dobra. Tutaj by było na tyle. Dzisiaj dwóch followersów mamy. Tytus i Yama. Więc witamy w rodzince followersów. To by było na tyle. Na live, na YouTube będzie nasz tutaj zapis live'a, więc polecam zasubskrybować. Na dole macie link do YouTube'a. Też macie link do Steam'a, możecie mi coś wysłać. I po pierwsze, i regulamin czatu. Dobra. To by było na tyle. Żegnam YouTube'owców, żegnam Twitcha. Siemanko. I przypominam, co sobotę live o godzinie 18 i w ten wtorek live o godzinie 15. Overwatch Haxów. Zapraszam serdecznie. Siemanko.